Oczywiście tenis dalej jest w moim życiu i to nie jest tak, że ja już nie gram w tenisa, ale oczywiście nie w takiej ilości, jak to było, kiedy grałam zawodowo. I faktycznie, kiedy jest tego tenisa też mniej i jest to taki tenis dla przyjemności, no to jednak fajnie się gra i też dobrze być w formie przez cały czas, no bo jednak to też jest ważne po karierze. Ale jeżeli chodzi o sam powrót, to ja siebie na razie nie widzę i nigdy nie mówiłam, że będę wracać, bo jednak fizycznie i już mentalnie doszłam do takiej ściany, gdzie musiałam powiedzieć koniec. Oczywiście była to najtrudniejsza decyzja w moim życiu i nie było to łatwe, ale jednak nie wyobrażam sobie teraz, aby znów wrócić do tego życia na walizkach, do tego reżimu, który jest w zawodowym sporcie, w tenisie, gdzie sezon trwa 11 miesięcy. To są ogromne wyrzeczenia i tak naprawdę brak takiego normalnego życia, a kiedy posmakowałam tego normalnego życia teraz i jestem jeszcze mamą, to nie wyobrażam sobie, żeby znów na tych walizkach latać po całym świecie. Ja za tym nie tęsknię. Wiem, że to, co mogłam, to zrobiłam i zawsze też wychodziłam z założenia, że albo gram swój najlepszy tenis, jestem w czołówce, albo po prostu czas ze sceny zejść i to był ten mój czas. Nieraz myślałam, czemu nie grałam 20 lat temu w tenisa, kiedy ten tenis był bardziej techniczny i fizyka nie odgrywała takiej roli jak teraz. Ale to wiadomo, można sobie gdybać i się śmiać i sobie wyobrażać, jakby to było faktycznie, kiedy na przykład grała w erze Martiny Hingis, kiedy ona była w szczycie formy. A ja faktycznie trafiłam na najlepszy tenis chyba, który był na świecie. Z Sereną, z Venus, z Szarapową, z Azarenką, z Kerby, z Woźniacki w szczycie formy, gdzie faktycznie już grać w drugim tygodniu Wielkiego Szlama to był sukces, no bo już trzeba było wygrać z dwiema co najmniej takimi zawodniczkami, a już nie mówiąc o kolejnych meczach w drugim tygodniu Szlema, więc nie było tylu przypadków, co jest teraz, gdzie oglądam turniej i ja po prostu nie znam tych zawodniczek i wiadomo, jeszcze COVID też troszkę namieszał w zawodowym sporcie, ale czy żałuję? Może nie żałuję, ale na pewno mam to w głowie, że grałam z najlepszymi na świecie, z legendami tak naprawdę tego sportu.